dalej tworzymy z książką. Że idziemy stąd. Idea pielgrzymki właściwie zrodziła się w samej Ziemi Świętej. Podczas mojego drugiego pobytu spotkałem tam karmelitańską grupę prowadzoną akurat przez naszego zakonnika z Hiszpanii i on zaraził mnie takim wędrowaniem pieszym poprzez Ziemię Świętą, nie w klimatyzowanym autokarze, oglądanie Ziemi Świętej przez szybę tylko, ale rzeczywiście dotykanie tych miejsc, na które również patrzył Jezus. To zachęciło mnie do tego, aby zorganizować niewielką grupkę osób, które chciałyby przede wszystkim przejść ten szlak Jezusa, ale również pochodzić sobie w różnych częściach Ziemi Świętej pieszo, a niekoniecznie tylko pojeździć samochodem czy autokarem. W pielgrzymce wzięło udział aż 5 wspaniałych osób, 3 dziewczyny, ojciec Mariusz i ja. Ten wyczyn bym powtórzył z wielką radością, choćby to miało dzisiaj nastąpić, biorę mały swój, jak zwykle, plecak, który nigdy mnie nie opuszcza i poszedłbym nawet dzisiaj. To było około 70 kilometrów. Początek wędrówki był w Nazarecie, tam był pierwszy nocleg. Kolejny nocleg w Kanie Galilejskiej, następnie Arbel. I dojście docelowe do Kafarnał nad Jeziorem Galilejskim. Proszę bardzo, jak się tutaj wspinamy. Wow. Przede wszystkim chciałem im pokazać Górę Karmel, czyli miejsce, gdzie powstaliśmy, my karmelici, jak również miejsce, gdzie żył święty prorok Eliasz, który dla nas karmelitów jest takim duchowym ojcem. Ale też miałem takie założenie, aby rzeczywiście przejść po tych miejscach, w których żył Jezus, gdzie nauczał, gdzie uzdrawiał i gdzie też pracował, ponieważ byliśmy nie tylko w miejscach tych, które są związane bezpośrednio z Ewangelią poprzez obfite opisy, ale też w miejscach, gdzie z pewnością żył, a o nich właściwie nic nie wiemy. Pasja podróżowania, zdobywania, patrzenia na inne kultury, trudna wyprawa, pielgrzymka przede wszystkim. Bardzo dużo miłości w niej było i serca. Trasa była trudna z racji różnorodności ludzi zamieszkujących. Po Izraelitów, skończywszy na autonomii palestyńskiej, czyli Palestyńczyków, jest tam stan wojenny, no były generalnie późnym wieczorem odczucia takiej niepewności. Niemniej jednak no, człowiek szedł i z tą determinacją i wiarą, że się uda. Życzliwość niesamowita, prawda? Tak, tak. Wszyscy nas pozdrawiają, także kochani, wszystkie te stereotypy z głowy trzeba sobie wyrzucić. Piękna pogoda, prawie mamy godzinę 12:00, za chwilę pewnie pomodlimy się modlitwą Anioł Pański. No i wszystkich serdecznie Was dzisiaj z trasy pozdrawiamy! Bazylika Grobu Pańskiego, a właściwie powinniśmy ją tytułować Bazylika Zmartwychwstania, gdzie z całą 5-osobową grupą spędziliśmy całą noc. To takie moje drugie doświadczenie. Co ciekawe, jest godzina 19:30, jeden wielki zgiełk w bazylice, zamknięte uroczyście drzwi i idealna cisza przez całą noc. Wydaje mi się, że każdy chrześcijanin w miarę możliwości, jeżeli taką ma, powinien udać się i być w tych miejscach, gdzie chodził, żył, nauczał Jezus Chrystus. A to, co zdobywa się trudniej, z trudem, bardziej chyba cieszy niż jak coś, co zdobywa się łatwo. Największe przeżycie, oprócz rzeczywiście Bazyliki Grobu Pańskiego, to Eucharystia sprawowana właściwie już przy zachodzie słońca na pustyni judzkiej, gdzie właściwie wszystko zamilkło, gdzie gdzieś z oddali słyszeliśmy głosy Beduinów, beczących owiec i my, nasza piątka, w totalnej ciszy, w półmroku, przy ostatnich promieniach słońca sprawujących Eucharystię.